naprawdę Nowy Jork, który podniósł się z kolan. Są to naprawdę wspaniałe prace, wybite prace pana Czesława Czaplińskiego. Proszę Państwa, jesteśmy na Pradze, Pradze, która słynie z niesamowitego folkloru, z kultury, z wyjątkowego charakteru miasta, niezburzonego przez wojnę. I to, na czym mi zależy, to jest nie tylko, abyśmy promowali naszą lokalną kulturę, naszych lokalnych artystów i aby nie tylko na Pradze mówiło się o Pradze, ale chciałbym, aby to było prawdziwe centrum kultury, w którym możemy chwalić się dziełami, pracami artystów ogólnowarszawskich, ogólnokrajowych, międzynarodowych, tak abyśmy mogli być w naszej stolicy prawdziwą wizytówką i, tak jak powiedziałem, wchodzić jeszcze na wyższy poziom kultury. I myślę, że takie wydarzenie dzisiejsze nam w tym pomaga. Taki sposób ściągania artystów znanych na całym świecie jest dowodem na to, że Praga staje się coraz ważniejsza na mapie kulturalnej stolicy. Więc, no cóż, życzę Państwu przyjemnego oglądania naszych prac. Może jeszcze dwa słowa od Pani Dyrektor. Proszę Państwa, Pani Dyrektor Domu Kultury Katarzyna Świerzewska, może nie zabierze teraz głosu, ale... Ale proszę Państwa, nie, tutaj chciałem bardzo gorąco podziękować, bo to, że mieliśmy pewien pomysł na wystawę, pewien kierunek nadaliśmy, to jedno, ale trzeba było ciężką pracę wykonać, żeby formalnie tutaj wiele spraw załatwić ze sponsorem, z umową, z późniejszą trasą wystawy, bo wystawa jest teraz w Galerii Stalowa, ale później będzie w naszych pracach w Domu Kultury, będzie w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, więc to jest tylko możliwe dzięki bardzo ciężkiej pracy. Ja jeszcze mówię, Pani Dyrektor, i z tego miejsca również bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję, że przyszliście i teraz o September 11 bardzo mało, a o Pradze powiem. W tym miejscu to jest moja piąta wystawa. Gdyby ktoś mi zawiązał oczy i przyprowadził mnie tutaj i postawił w środku, to bym mógł powiedzieć, że to jest dzielnica artystycznej Chelsea, Soho czy coś w Nowym Jorku. Naprawdę, to jest jedna z najładniejszych, najbardziej eleganckich, ale pod takim dobrym kątem znaczenia, bo zostawione u góry na przykład, to no mógłby to wykończyć, zostawił, genialnie. Nie. Piąta moja wystawa. Miałem trzy wystawy już w tym Domu Kultury, również cudowne, księdzu Twardowskim inne. Uważam tak, Praga to jest następny moment, gdzie przeniesie się sztuka. Jak ja, no mogę powiedzieć, uciekłem z Polski w 79 roku, to jak przyjechałem do Nowego Jorku, to sztuka była wtedy na 57 ulicy i Madison Avenue. W ciągu kilku lat przeniosła się na Soho, po 10 latach na Chelsea, a teraz przenosi się na Williamsburg. Mniej więcej co 10 lat przenosi się gdzie indziej. Jeżeli tu się przeniesie sztuka, a mam nadzieję, że tak będzie, jak jest taki burmistrz, który odnawia kilkadziesiąt kamienic, ja teraz powiem, że powinno być kilka artystów, sam jestem zainteresowany wnętrzem, żeby tu zacząć. Za sztuką, za artystami idzie zawsze pieniądz. Pieniądz, mam na myśli butiki, restauracje, kawiarnie, wszystko idzie. I ta dzielnica pójdzie bardzo do góry, dlatego że artyści idą tam, gdzie aktualnie jest najtaniej. Ale potem dzielnica idzie do góry i wszystko drożeje, także dzięki artystom parę dzielnic Nowego Jorku poszło do góry. To samo będzie z Pragą. Miałem tu genialną wystawę też Michaela Jacksona. W przyszłym roku jest 20 lat od jego przyjazdu do Warszawy. Może wrócimy do tej sytuacji. Rzucam tutaj, bo już trzeba planować na przyszły rok sytuację. Ale powtarzam jeszcze raz, to jest wielka sprawa dla artystów i dla Pragi.